O działaniu psychoterapii można mówić bardzo długo, można omawiać różne koncepcje, szkoły terapeutyczne, ale ja chciałabym podejść do tematu zupełnie z innej strony, a mianowicie ze strony neuronauki, która rozwija się bardzo dynamicznie, ciągle mamy nowe odkrycia. Parę z tych odkryć już na pewno Państwo wiecie, na przykład o tym, że mózg jest plastyczny. Posiadamy mózg, który jest w stanie się zmieniać. Jest to wielką nadzieją dla ludzi, którzy przychodzą do terapii z różnymi nadaktywnościami albo niedoczynnościami w zakresie swojego funkcjonowania psychologicznego, różnych układów też w związku z tym neuronalnych, i w trakcie psychoterapii uczą się wpływać na swój mózg. Dzieje się to zarówno poprzez doświadczenie, na przykład w grupie, w relacji z grupą, z terapeutami, samym sobą, poprzez naukę tego, jak reagują, jak wchodzą w relacje z ludźmi, jak wchodzili w dzieciństwie, potem w dorosłości. Grupa i relacja terapeutyczna, również terapii indywidualnej, to jest takie pole doświadczalne, w którym właśnie pewne te swoje nawyki związane z emocjonalnością, schematami myślenia, też nieświadomymi schematami myślenia, przekonaniami nieświadomymi i doświadczeniami z życia. Wszystko to jest w polu zainteresowania psychoterapii, psychoterapeutów i oczywiście uczestników grupy czy pacjentów, którzy korzystają. Oprócz zajęć właśnie poświęconych emocjom i rozumieniu tego, jak funkcjonuje osobowość w relacjach z ludźmi, mamy też zajęcia, gdzie poświęcamy uwagę temu, jak działa nasz mózg, i tam jest rozmowa wprost o neuronauce, można by to tak dokładnie określić, jest to nauka przeprogramowywania mózgu. Na zajęciach w oddziale dziennym, w grupach codziennych, ta sama wiedza jest nieco inaczej opracowywana. Tam używamy języka bardziej psychologicznego, ale jak najbardziej on się bardzo ściśle łączy z tym, co tak naprawdę robimy z naszym mózgiem. Ponieważ nie wszystko jednak można zrobić na jednych zajęciach, no musieliśmy to nieco porozdzielać i część zajęć odbywa się na pod tytułem Prace nad lękiem, i tam właśnie poświęca się uwagę układowi współczulnemu, przywspółczulnemu, czyli układ współczulny jako taki gaz, który jak jest mocno pobudzony, to przejawia się w walce, działaniu, ucieczce, ale też w reakcji lękowej. Na przykład tutaj mamy zupełnie logiczne reakcje. Jeśli to rozumiemy, to już się tego nie boimy. No, kiedy mamy ten gaz włączony, układ współczulny rozszerza nam źrenicę. Możemy wtedy odczuwać zahamowanie wydzielenia ślin. Mamy suchość w jamie ustnej. Czasami może być też biegunka, no bo w sytuacji zagrożenia organizm zrzuca wszystko, co zbędne. Nie będzie się zajmował trawieniem, tylko będzie uciekał. Możemy mieć oczywiście przyspieszone bicie serca, co nas przygotowuje do reakcji obronnej. Wzrost ciśnienia, też logiczne. Hamowanie trawienia, bo oczywiście organizm zajęty jest walką, ucieczką, a nie trawieniem. Drżenie w mięśniach, dalej logiczne, prawda, w stosunku do tego, co omawiam. Natomiast układ przywspółczulny, który też każdy z nas ma, wszyscy jesteśmy wyposażeni w te wspaniałe narzędzia, to taki hamulec. Jak umiemy go wciskać, to potrafimy wyciszyć właśnie to nadmierne działanie lękowo-ucieczkowe i włączać program związany bardziej ze spokojem, wyhamowaniem pobudzeń, relaksem. Ten układ przywspółczulny zwęża źrenicę, właśnie stymuluje wydzielanie śliny, możemy sobie spokojnie konsumować i degustować pokarmy, zwalnia bicie serca, stymuluje trawienie, organizm może spokojnie zająć się reparacją, trawieniem, odżywianiem nas, zajmuje się też snem, bo oczywiście w tym poprzednim układzie no, nie będzie się zajmował snem, bo jest cały czas czujny i uważa, że na niebezpieczeństwa jest bardzo taki wyczulony. Z kolei wiedza i poszerzanie swojej własnej wiedzy o charakterze naszego mózgu, naszej prawej i lewej półkuli też wzbogaca nas o taką świadomość, że możemy wpływać na działanie naszego organizmu poprzez działanie na nasz mózg. Na przykład nasza prawa półkula jest odpowiedzialna za
umiejętność szerokiego spojrzenia, postrzegania takiej ogólnej istoty rzeczy, takiego uogólniania. Jest odpowiedzialna za taką percepcję wizualno-przestrzenną, zdolność lokalizacji przestrzennej, takie wczesne fazy uczenia się, ale gdy jest ona bardzo aktywna albo wręcz stale aktywna i nadmiernie aktywna, może przerodzić się w lęk, depresję i negatywne emocje, bo gdy widzimy zbyt szeroko, widzimy za dużo, no nie ogarniamy tego, prawda? Może to pobudzić, doprowadzić do przebodźcowania, a więc potem mamy ochotę się wycofywać, unikać. Więc tutaj też na pewno będziemy uczyć się reagować na to, kiedy przełączać się z takiego szerokiego spojrzenia i widzenia do przodu, przyszłość prawie że w trzech pokoleniach, na węższą perspektywę, właśnie przełączamy się na coś, co nas wyciąga z tego nadmiernie szerokiej perspektywy. Ta prawa część mózgu często reaguje na karę, bardziej reaguje na karę. To możemy na razie zostawić jako taką informację. Lewa półkula na przykład mózgu, mówimy cały czas o przedniej części mózgu, ale to już może pominę te szczegóły, odpowiada za coś innego, bardziej za takie rutynowe, stałe zachowania, aktywuje się podczas uczenia się, zdobywania informacji, i zbliża się do problemów stopniowo, etapowo. Gdy jest bardziej aktywna lewa ta część, przeżywamy raczej pozytywne emocje, idziemy śmiało do przodu, tutaj troszkę mamy skróconą perspektywę, skupioną na bardziej na tu i teraz. Tu mamy takie bardziej gotowość do zachowań aktywnych, konfrontacyjnych. Ta lewa część bardziej reaguje na nagrodę. Warto o tym pamiętać, bo ucząc się nagradzania siebie i dawania sobie właśnie nagród, wzmacniamy tą część mózgu jak najbardziej. Mam jeszcze takie dwa ciekawe elementy, mianowicie ciałko migdałowate, o czym może większość osób słyszała. Nasze prawe ciało migdałowate jest bardziej zwiększone z problemami lękowymi, no jest takie bardziej jakby powiększa się, kiedy ma więcej takich doświadczeń. Lewe ciałko migdałowate zmniejsza nasilanie lęku i zwiększa pozytywne bodźce. Więc jak słyszymy, można za pomocą zarówno doświadczeń, jak i wglądu intelektualnego, jak i właściwego postępowania ze swoim ciałem, bo na przykład ćwiczenia regularne, fizyczne, dobra dieta, na przykład pobudzają nasz mózg pozytywnie, w sensie nawet tworzenia nowych połączeń neuronalnych, nowych komórek nerwowych, więc warto o takich nawet prostych rzeczach pamiętać, żeby już dbać o swoją relację z własnym mózgiem.